Proszę Państwa, wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy Białej Podlaskiej po rozpoznaniu w dniach 27 kwietnia, 22 czerwca, 20 lipca i 7 sierpnia sprawy Zuzanny, córki Zbigniewa i Katarzyny z domu urodzonej 25 kwietnia 1996 roku w Toryniu, oskarżonej o to, że w okresie od 26 kwietnia 2013 roku do 2 listopada 2013 roku dat dokładnych nie ustalono w Rokudowie I i Białej Podlaskiej województwa lubelskiego w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru co najmniej dwukrotnie doprowadziła małoletnią poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym w ten sposób, że całowała, dotykała wyżej wymienioną po całym ciele, w tym w miejsca intymne oraz dokonywała penetracji rękami jej krocza. To jest czyn z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego. I oto, że w styczniu 2014 roku, daty dokładnie nieustalone, w Białej Podlaskiej województwa lubelskiego udzielała małoletniemu środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 0,1 grama. To jest czyn z artykułu 58 ustęp 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. I Zuzannę uznaje za winną tego, że w okresie od 26 kwietnia 2013 roku do 2 listopada 2013 roku daty dokładnych nie ustalono w Dokudowie i Białej Podlaskiej województwa lubelskiego oraz w Wilkasach województwa warmińsko-mazurskiego w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru kilkukrotnie doprowadziła małoletnią poniżej lat 15 do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym w ten sposób, że całowała i dotykała wyżej wymienioną po całym ciele, w tym w miejsca intymne oraz dokonywała penetracji rękami jej krocza. To jest przestępstwa z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego. I za to na podstawie artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza im kary 2 lat pozbawienia wolności, a także uznaje oskarżoną Zuzannę za winną czynu opisanego w punkcie 2 aktu oskarżenia polegającego na tym, że w styczniu 2014 roku daty dziennej nieustalonej Białej Podlaskiej województwa lubelskiego udzieliła małoletnim środka odurzającego w postaci marihuany w ilości bliżej nieokreślonej. To jest czynu z artykułu 58 ustęp 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i na podstawie tego przepisu wymierza jej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 85 kodeksu karnego, 86 paragraf 1 kodeksu karnego orzeczone kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza im kary 2 lat pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i 2, artykułu 70 paragraf 2, 71 paragraf 1 punkt 7a kodeksu karnego oraz 73 paragraf 2 kodeksu karnego warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 4 lat tytułem próby, oddając ją w tym czasie pod dozór kuratora i zobowiązując do powstrzymywania się od kontaktowania z pokrzywdzonym i zwalnia oskarżoną od kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa. Dziękuję bardzo. Uzasadnienie wyroku i motywy będą przedstawione z wyłączeniem jawności. Konsekwencja jest prosta. Złożę wniosek o pisemne motywy wyroku. Jak otrzymamy, rozważymy, czy składamy apelację, czy nie. Jaka była linia obrony? Proszę Pani, to jest sprawa z wyłączeniem jawności, więc proszę nie pytać mnie o szczegóły sprawy. Dziękuję. Tylko tyle mogę Państwu na dzisiaj powiedzieć. Dziękuję. Czy przyznała się do winy? Nie, nie przyznała się, dlatego że jesteśmy uniewinnieni. No, dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia. Dziękuję.